Dwa tygodnie temu ruszył pilotaż ministerialnego programu m-dokumenty. Między innymi mieszkańcy EUK testują obecnie, jak w praktyce wygląda korzystanie z elektronicznych dowodów osobistych. Według zapowiedzi, od lipca korzystanie z elektronicznych dowodów będzie możliwe w całej Polsce, a z czasem usługa rozszerzona zostanie o prawa jazdy, legitymacje studenckie czy karty miejskie. W lipcu posługiwanie się nimi będzie już możliwe w całym kraju. Z m-dokumentów można korzystać po zarejestrowaniu w portalu obywatel.gov.pl i aktywacji usługi za pomocą profilu zaufanego. Ten można uzyskać praktycznie od ręki. Od momentu rejestracji, zamiast okazywać plastikowy dowód, można będzie podawać swój numer telefonu lub PESEL. Mieszkańcy będą mogli jakby załatwiać sprawy poprzez smartfona, będą mogli wylegitymować się, nazwijmy to cyfrowo. Nie jest wymagana żadna aplikacja na smartfona, wręcz można powiedzieć, że każdy telefon, czyli każdy telefon otrzymujący SMS-a. Wystarczy, gdy urzędnik wprowadzi do systemu nasz numer telefonu lub PESEL, na nasz telefon przyjdzie SMS z jednorazowym kodem autoryzacyjnym. Po jego wpisaniu pracownik urzędu otrzyma dostęp do danych obywatela w formie elektronicznej. W przypadku sprawdzania tożsamości przez służby mundurowe, proces weryfikacji jest uproszczony bez kodu autoryzacyjnego. Następnie takim, wydaje mi się, że kamieniem dużym milowym, który no, spowoduje, że to rozwiązanie będzie masowe, będzie tzw. pakiet kierowcy czyli możliwość takiego wlegitymowania się cyfrowego dla prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, jak i ubezpieczenia dla samochodu. No To powoduje, że kierowcy, którzy dzisiaj bardzo często niestety zapominają o, tych, o tym dokumencie, szczególnie jak jest jeden taki dokument w domu, gdzie żona z mężem spółdzielą samochód i ten dokument jest przerzucany między tymi portmonetkami i, 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 i portfelem, no to spowoduje, że jakby tych sytuacji już nie będzie, a to jest o tyle też ważne, że sami Polacy no, będą unikać dzięki temu mandatów, ponieważ dzisiaj nieposiadanie tego dokumentu no, jest karane grzywną 50 złotych. Rodzi się jednak pytanie, na ile bezpieczne będzie korzystanie z tej formy potwierdzenia tożsamości czy dokumentu elektronicznego. W kontekście bezpieczeństwa mi się wydaje, że warto podkreślić, że po pierwsze nie jest wymagana żadna aplikacja. Wystarczy jakby komunikacja z samą siecią komórkową, co już jest pewnym zabezpieczeniem. Drugą kolejną kwestią jest kod autoryzacyjny. Obywatel w kontakcie z administracją publiczną będzie podawał jednorazowy token. To zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo. Dodałbym taką. Ciekawostkę będzie nowy standard Mobile Connect zaoferowany przez operatorów komórkowych, który dodatkowo jeszcze zabezpiecza tę transakcję, mianowicie przy transakcji będzie trzeba podać PIN. Co ważne, dane osobowe nie są zapisane w samych telefonach, a posługiwanie się e dowodem nie jest możliwe bez jego wcześniejszej aktywacji. Korzystanie ze dokumentów ma więc być bezpieczne. Należy przy tym zauważyć, że nie będzie ona obowiązkiem. Wdrożenie usługi nie ma bowiem na celu zastąpienia tradycyjnych dokumentów. A jedynie wprowadzenie opcjonalnego sposobu potwierdzania swojej tożsamości. Czy będzie to przydatne dla przeciętnego Kowalskiego? Po pierwsze ułatwią nam kontakt z urzędami. Polacy, jak wynika z badań, zdarza im się zapomnieć tych dokumentów. Co też będzie ratowało pewnie wielu Polaków przed różnego rodzaju mandatami i grzywnymi. Na wprowadzeniu M-dokumentów Ministerstwo Cyfryzacji nie zamierza poprzestać. W planach są również nowe dowody osobiste. Drugą rzeczą związaną z dowodami osobistymi. Toczącą się w Ministerstwie Cyfryzacji jest tak zwany dowód z chipem. Dowód z chipem będzie wydawany Polakom od 2019 roku i on zdecydowanie będzie się różnił od obecnego dowodu. Po, przede wszystkim e, będzie zawierał interfejs bezstykowy NFC, czyli tak jak w dzisiejszych smartfonach będzie można bezstykowo komunikować się z drugą stroną. Tak jak również jest w terminalach płatniczych, gdzie przykładamy kartę e, m, płatniczą i dokonujemy transakcji. Będzie wprowadzony też pin, czyli jakby ta transakcja będzie też zabezpieczana.